Ja się pojawiam i znikam, ale właśnie dzisiaj rozmawiałam o między innymi tym poczuciu bezpieczeństwa, które serial daje i fakt, że usłyszałam za każdym razem, kiedy wpadałam na różne pomysły, lepsze, gorsze, generalnie lepsze, że na przykład opuszczam serial z jakiegoś powodu, to za każdym razem słyszałam od producentów, możesz do nas wracać, wracaj. I to jest chyba najbardziej, to ci zdradzę, że najbardziej chyba rozczulił mnie pan Tadeusz, najpierw pani Ilona mnie rozczuliła, jak przyszłam do niej kiedyś, powiedziałam, że w moim życiu prywatnym nie układa się tak dobrze, jakbym sobie tego życzyła, że chciałabym wyjechać. Ona powiedziała, z niewolnika nie ma pracownika i to jest coś takiego, co zapamiętałam sobie do końca życia. Przy różnych okazjach sobie to przypominam. Natomiast najbardziej chyba mnie rozczulił pan Tadeusz, jak dowiedział się o tym, że jestem w ciąży. Zadzwonił do mnie z gratulacjami, po czym zaproponował mi kilka dni zdjęciowych, poniekąd zaocznych, to znaczy takich, żebym miała biurko, bo siedziała za biurkiem albo za laptopem komputera, żeby można było ukryć już w tym momencie pokaźny dosyć brzuch ciążowy. A to jest coś takiego, my dostajemy pieniądze i wynagrodzenie wtedy, kiedy się pojawiamy w serialu, kiedy gramy, kiedy jesteśmy na planie. Więc krótko mówiąc, to była dla mnie bardzo duża pomoc. To są takie gesty, które się liczą. Myślę, że to jest sytuacja, w której możesz mieć różne zawirowania życiowe i jednak usłyszeć na koniec dnia, że czekamy na ciebie i wracasz, to mi daje poczucie bezpieczeństwa i to mi pozwala wypływać na inne wody i sprawdzać się gdzie indziej.